Pusz siebie, czyli umysł przegranej, bieda mental versus umysł wygranej, wygranego. Zacznę w ogóle od tego, że jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy żyją w tak zwanym bieda mentalu. Czyli mają biedne wyobrażenia na temat siebie, na temat świata, dużo narzekają, są malkontentami, ciągle lamentują, ciągle widzą jakieś wyzwania, cały czas podkopują pod innymi dołki. Nie patrzą w ogóle na siebie, tylko i wyłącznie oceniają świat, który widzą przed sobą. I to jest totalny bieda mental. I z takim mentalem nie ma w ogóle szans na to, żeby osiągnąć sukces na jakiejkolwiek płaszczyźnie. A nawet jeżeli ten sukces jest w jakiejś formie materialnej odniesiony, to to życie jest wciąż nieszczęśliwe. I naprawdę bardzo dużo ludzi żyje w czymś takim najprawdopodobniej nie Ty, no bo jesteś właśnie w tym, w tym materiale, a żeby w ogóle otworzyć się na to i wykupić sobie takie szkolenie, zainwestować w siebie pieniądze, no to trzeba mieć właśnie, być bardziej po tej stronie wygranej, czyli mieć umysł wygranego. Jednocześnie bieda mental, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że zobacz, że jest masa ludzi, którzy patrzą na kogoś i mówią, on się z tym urodził, tej to się udało. Patrzą na kobietę, która odniosła sukces, wiesz co? Ona ma bogatego męża. Patrzą na jakiegoś mężczyznę, on pewnie ma bogatych rodziców, tak? Patrzą na kogoś, kto ma wysportowaną sylwetkę, pewnie ma genetykę, tak? Albo na coś jeszcze innego i zganiają na jakiś los, na jakieś takie rzeczy. Pierwszy milion trzeba ukraść. To są właśnie dokładnie ci sami ludzie, którzy patrzą i wypowiadają się na tematy, na których się nie znają. I to jest bieda mental. Alternatywą dla tego może być umysł wygranego. Kiedy patrzysz na coś i widzisz, że czegoś ci brakuje, czyli widzisz na przykład kogoś, kto odniósł sukces w płaszczyźnie która Ciebie interesuje i zaczynasz sobie z ciekawością, podkreślam, ciekawością, zaczynasz sobie zadawać pytania, jak ta osoba to zrobiła? Czego ja muszę się jeszcze nauczyć, żeby zrealizować to, co ta osoba zrealizowała? Kim muszę się stać, żeby zrealizować właśnie takie cele, jak ta osoba zrealizowała? Co muszę zrobić, żeby stworzyć właśnie takie życie? W co aktualnie dzisiaj wierzę? W co muszę przestać wierzyć, żeby mieć życie, jakie mam? I to jest w ogóle ważne, co teraz powiedziałem, bo w życiu nie chodzi tylko i wyłącznie o cały czas dodawanie do siebie i cały czas zdobywanie nowej wiedzy i nowych kompetencji. Nawet bardziej chodzi o to, żeby zastanowić się nad tym, kim się nie jest, jakie prawdy życiowe i konkluzje na temat świata, które wyznajesz, nie są prawdziwe. Zauważ, że Twój świat od mojego różni to, w co my wierzymy, że jest możliwe i niemożliwe. Mój świat od kogoś jeszcze innego tak samo. Będzie różniło właśnie to. Czyli jeżeli ktoś. Ja jestem powiedzmy na tym poziomie miliona rocznie na tym etapie, to ktoś inny jest na poziomie 10 milionów miesięcznie. Wyobraź sobie, że ta osoba myśli innymi kategoriami niż ja. Ona w coś innego wierzy, że jest możliwe. To jest jedna rzecz. Ale w coś innego już nie wierzy, czyli ma inne prawdy życiowe. To, co ja czuję i wierzę, że jest prawdą, i myślę, że tak właśnie jest. I, I pod to układam swoje życie i swoje decyzje, ta druga osoba wie, że to jest nieprawda. Dla mnie to jest prawdziwe, rozumiesz? Czyli dla mnie to jest tak prawdziwe, jak mój palec teraz. Ja w to tak wierzę, a bardzo możliwe, że to jest nieprawdą. Jest jakaś rzecz, która może być nieprawdą. Jest wiele takich rzeczy. W które kiedyś wierzyłem, dzisiaj w nie nie wierzę i dzięki temu, że nie wierzę, i odinstalowałem te programy ze swojej głowy. Tak, jak na przykład, że zarabianie pieniędzy jest trudne, rozwijanie się jest trudne, albo że trzeba mieć dar do przekonywania, albo trzeba mieć dar do mówienia, że trzeba urodzić się mówcą. Ja wierzyłem w takie rzeczy, na serio wierzyłem w takie rzeczy. I dzięki temu, że odinstalowałem te programy, to stworzyła się przestrzeń na to, żeby użyć narzędzi i wiedzy do tego, żeby stworzyć właśnie tą przestrzeń, ten obszar w swoim życiu, czy też w sobie, i potem zacząć go realizować, wykorzystywać do tego, żeby stworzyć życie, jakim chce żyć. I to są bardzo ważne rzeczy. I teraz mamy wygranych i mamy przegranych. I życie jest trochę jak gra. Dlatego mówię o wygranych i o przegranych. Że jak podejdziesz sobie do życia, jak do gry, nie wiem, czy grałeś. Jeżeli mamy panów, no to większość z was gdzieś tam w dzieciństwie przynajmniej grała w jakieś gry komputerowe. Panie, może trochę mniej, chociaż. Może i tak. Więc jeżeli grałeś, grałeś w jakąś grę komputerową, no to zauważ jak te gry wyglądają. Zresztą nawet nie muszą być gry komputerowe. Najczęściej gry polegają na tym, że mamy jakąś misję do przejścia i nie przechodzisz tej misji, przegrywasz, tak? Co to znaczy? Że musisz się cofnąć raz jeszcze do początku i musisz nauczyć się przechodzić tą misję. Czyli nie wygrałeś, nie wygrałaś, więc cofamy się kawałek. Zdobywamy nową wiedzę, nowe umiejętności, żeby znowu próbować to wygrać. Jak nie wygrasz, przegrasz znowu, to znowu się cofasz do ostatniego zapisanego punktu gry i znowu musisz nauczyć się przechodzić ten konkretny level, tą konkretną misję, tą konkretną rzecz. Czyli musisz zdobyć umiejętności, przejść to wielokrotnie, żeby przejść kawałek dalej, do kolejnej misji. I w życiu i w biznesie jest identycznie. To jest gra, to jest zabawa. Ja kiedyś byłem graczem i naprawdę jarałam je gra niesamowicie. Tak samo. Sport naprawdę jest dalej dla mnie ważny. Kiedyś był dla mnie hiper ważny. Naprawdę, to był jakby główny temat mojego życia. Ja uwielbiałem tą rywalizację sportową. Teraz uwielbiam tą rywalizację biznesową. Kiedyś uwielbiałem gry komputerowe. I spędzałem naprawdę grube godziny jako nastolatek w grach komputerowych. Siedziałem w tych grach i potrafiłem spędzić całą noc, żeby tam jakiś kamień znaleźć w jakiejś grze, żeby potem kupić za niego zbroję, żeby potem w tej zbroi usiąść i z kimś pogadać na czacie jakimś, wymienić się zbroją i kupić za to jakieś rękawiczki czarodziejskie, czy coś jeszcze innego. Uwielbiałem gry, naprawdę. Czy jakieś inne gry takie jak DOTA-2, taka gra strategiczna, jakby planszowa, taka strategiczna. I tam trzeba było się uczyć strategii gry różnymi postaciami i wymieniać, uczyć. Się rzucać czary, ja po prostu byłem taki wsiąknięty w te gry komputerowe. Nie wychodziło mi coś, ale spędzałem więcej czasu, bo wiedziałem, że jak spędzę więcej czasu, to się nauczę. Nawet oglądałem na YouTube, jak grać dobrze w te gry. Jak grałem w strzelanki na przykład w tych grach komputerowych, to pamiętam, że jak chciałem się nauczyć strzelać z jakiejś broni lepiej, to wchodziłem na specjalne mapy. Tam na przykład robiłem trening na takich mapach, żeby lepiej w to grać. Naprawdę byłem tym niesamowicie zajarany. Nawet chyba słyszysz, jak o tym opowiadam. Wciąż się jaram. Chyba kiedyś jeszcze pogram. W każdym razie to były gry komputerowe. Dzisiaj gram w biznes. Konsekwencje z tych błędów są bardziej poważne, więc gra jest trochę poważniejsza, bardziej odpowiedzialna. No ale czym to jest jak nie grom? Przecież to jest zabawa i gra. Zobacz, jak czegoś nie umiesz, nie masz klientów, musisz wykupić jakiś mentoring, wykupić jakieś szkolenie, nauczyć się pozyskiwać klientów. W tym mentoringu masz jakieś misje, zobacz. Misja pierwsza fundamenty. Misja druga optymalizacja profilu. Zadania w misji drugiej: zmień zdjęcie profilowe, dostosuj biogram, zrób to, zrób tamto. Misja trzecia Wychodzimy na miasto, pozyskujemy nowych obserwujących. Misja czwarta tworzenie kontentu. Stań się mistrzem przyciągania klientów na Twój profil. Buduj zaufanie i sympatię. Misja piąta generuj lidy. Misja szósta sprzedawaj, tak? <ścoughs> Więc zobacz, potem możesz tuningować tą grę. To jest jedna wielka zabawa. Jak podejdziesz do świata z dystansem, że tak na dobrą sprawę to jest jedna wielka gra planszowa jedna wielka zabawa nic nie jest na serio. Możesz zmieniać postacie, możesz zmieniać gry, możesz zmieniać cele, plany. Dzisiaj mogę być trenerem w branży beauty, jutro mogę być w branży fitness, a pojutrze mogę otworzyć sklep internetowy. Za trzy lata mogę mieć Stragan w Kambodży i sprzedawać tam jakieś rzeczy, albo nie wiem, mieć farmę awokado i też będzie ok. Nikt nie wie. Wybierasz sobie grę, tworzysz sobie postać, to jesteś ty tą postacią, wyobrażasz sobie, jak ta postać ma wyglądać, poznajesz zasady gry. Czyli poznajesz, jakie są zasady gry, w którą grasz i zaczynasz w nią grać, żeby być w tej grze jak najlepszym, jak najlepszą. Jakie są zasady gry w Instagram? Jakie są zasady gry w pozyskiwanie klientów? Poznajesz zasady. Musimy pozyskać yy, widoczność. Moduł trzeci. Musimy zrobić content, żeby ludzie nam ufali i nas lubili, moduł czwarty, musimy generować lidy. moduł piąty, musimy sprzedawać, moduł szósty Zasady gry w Instagram, pozyskiwanie klientów przez Instagram Znasz zasady, teraz musisz się stać jak najlepszym w tej grze Przegrywasz? Spoko, wracasz na początek, jeszcze raz Przegrywasz? Jeszcze raz, przegrywasz? Jeszcze raz I to jest podejście wygra wygranego No bo finalnie chodzi o to, żeby przejść tą grę Finalnie chodzi o to, żeby dojść do momentu, w którym ta gra staje się nudna jak gra dla ciebie staje się nudna, to bardzo możliwe, że jesteś już w niej bardzo dobry, bardzo dobra. Odnosząc to do biznesu, najnudniejszy biznes to ten biznes, który daje najwięcej pieniędzy i wolności. Im nudniejsze stają się te rzeczy, tym ty lepiej je rozumiesz. Na początku potrzebowałem 12 godzin, żeby wytłumaczyć komuś to, co tobie jestem w stanie wytłumaczyć teraz w 4, bo powtórzyłem to tyle razy, tyle razy zetknąłem się z różnego rodzaju porównaniami, różnego rodzaju przykładami, które transferują świetnie wartość że mogę to zrobić krócej, bo jestem lepszym graczem. Czy mogę stać się lepszym graczem? No oczywiście, że mogę. Więc dalej gram w grę i dalej szukam kolejnych dodatkowych misji. Ulepszam swoją postać, dokupuję nowe rzeczy. Zdobywam nowe umiejętności, żeby moja postać mogła wchodzić na wyższe levele, grać z lepszymi innymi graczami, rywalizować. Im wyższy level, tym lepsi gracze na levelu, tym więcej umiejętności wymagane, tym więcej ty musisz trenować, no i to jest zabawa. Przegrywasz? Okej. Okay. Znowu wracasz do gry. Znowu zdobywasz tą umiejętność, której brakowało i przez co przegrałeś albo przegrałaś. Skoro ja przegrałem, bo nie ogarniałem finansów i nie ogarniałem tego, że nie bierze się kredytów na inwestycje, na które się nie zna, nie znałem do końca zasad gry, byłem słabym graczem wtedy, to wyciągnąłem lekcję, teraz jestem dużo lepszym graczem w tej kwestii. Nie popełniam już tamtych błędów. Tamten level już mnie nie interesuje. Tamten, na tamtym levelu są inni gracze. Ja jestem na, gr na, na levelu z innymi graczami, którzy są lepsi już w tą grę i rywalizuję z nimi, bo chcę być level wyżej. I w taki sposób do tego podchodź, jak do zabawy, jak do gry, będzie ci dużo łatwiej. Nie bierz życia tak strasznie na serio, bo wcale taki nie jest. To wszystko nie jest aż tak bardzo na serio. Naprawdę możesz być kim chcesz. Lepszych czasów niż dzisiaj nie było. Naprawdę nie było. Żyjemy w czasach, w których możesz dosłownie stworzyć sobie obraz siebie i ten obraz. Może stać się rzeczywistością. Możesz być kim chcesz. W sumie, to jak możesz być kim chcesz, dlaczego nie być by sobą? Dlaczego by nie stworzyć wizji siebie? I to jest bardzo ważny element. Dlatego ja ci mówiłem o tym ważnym celu. I, I powtarzam o tym, bo to jest bardzo istotny element rozwoju mentalnego, który przekłada się na rozwój w tym świecie materialnym również, czy też duchowym. Jeśli ja mam ważny cel, to. Kim muszę się stać? W co muszę przestać wierzyć? Co muszę umieć, żeby zrealizować ten cel? Kim ty musisz się stać? Przestań uczyć się sprzedaży. Stań się dobrym sprzedawcą. Przestań uczyć się tworzenia kontentu. Stań się dobrym twórcą. Przestań uczyć się robić stylizację paznokci. Stań się wybitnie dobrą stylistką. I zadaj sobie pytanie. Co ta osoba umie, w co ta osoba wierzy, kim ta osoba się otacza, z jakich narzędzi ta osoba korzysta, z jakiej wiedzy ta osoba korzysta, jakim językiem ta osoba mówi, kogo ta osoba zna, z kim ta osoba się zadaje, z kim ta osoba się nie zadaje. Stwórz obraz tego wszystkiego, stwórz obraz człowieka, który zrealizował ten cel i stań się tym człowiekiem. Stwórz obraz, obraz siebie. Wyobraź go sobie, afirmuj go, rozpisz, powtarzaj. Spędzaj 10 minut dziennie na myśleniu o tym. Twórz ten obraz w siebie, w głowie swojej. Nie potrzebujesz do tego mamy, cioci, brata, chłopaka, dziewczyny, znajomych. Nikogo nie potrzebujesz do tego. Potrzebujesz siebie. Stwórz ten obraz. Myśl o nim. Wyobrażaj to sobie. I zacznij grać w grę, poznając jej zasady. Zacznij w nią grać. I zacznij wygrywać. Poczucie skuteczności powoduje pewność. Poczucie skuteczności bierze się z wykonywania prostych zadań każdego jednego dnia. Poczucie skuteczności bierze się z tego, że zapisujesz sobie na kartce pięć zadań. To mogą być bardzo proste zadania, takie jak masz w trackerze aktywności. Jeżeli masz jakieś inne płaszczyzny życia, w których chcesz, chcesz się rozwijać, na przykład zdrowie, to zapisz sobie pięć zadań. Dzisiaj wypijam 3 litry wody. Dzisiaj zjem dwa jakieś owoce. Dzisiaj. Zjem dwa posiłki Dzisiaj nie zjem słodkiego Żadnych słodyczy, żadnego cukru Dzisiaj coś jeszcze tam nie wiem Idę na godzinny spacer Pięć Twoich zadań, żeby być zdrowym To są Twoje pięć zadań I zacznij je skreślać Skreślisz pięć na pięć? Dzień wygrany Skreślisz cztery na pięć albo mniej? Dzień przegrany To znaczy, że nie robisz progresu? No nie, no wciąż robisz progres Tylko chodzi o to, żeby wygrywać Budować w sobie skuteczność Budować sobie w sobie wygrane Wygrywać małe zadania. Próbujesz zbudować dyscyplinę. Zbuduj dyscyplinę. To jest proste, to jest bardzo proste. Napisz sobie na jutro trzy zadania. Pościelić łóżko, wynieść śmieci, obejrzeć lekcję Jasiona. Trzy proste zadania, ciężkie do niewykonania. Skreśl jedno, skreśl drugie, skreśl trzecie. Trzy na trzy zadania skreślone. Gratulacje! Jesteś skuteczny, jesteś skuteczna. Tak buduje się siebie, tak się tworzy siebie. Nie wielkim obrazem siebie, którym natychmiast chcesz się stać, tylko wielkim obrazem siebie i małymi krokami, które do tego obrazu prowadzą. Stawaj się ekspertem, stawaj się tą osobą, która realizuje cele, które są dla Ciebie ważne. Bo widzisz wielu ludzi. Chcę zarabiać więcej pieniędzy, ale nie chcę stać się bardziej wartościowym kąskiem na rynku. Myślą o tym, co chcą, ale nie myślą o tym, kim muszą się stać, żeby to mieć. No i przez to mamy właśnie ludzi, którzy są stylistkami, są trenerami, są fotografami, mówią: O, jak oni mogą się tak wyceniać? Boże, są za drozy i tak dalej. I nie patrzą na siebie, że oni nie mają wystarczających kompetencji na to, żeby wycenić się tak samo. Żeby być najdroższą osobą, najdroższym szkoleniowcem, najdroższym usługodawcą, tylko patrzą na innych i oceniają innych, bo to jest łatwiejsze niż wziąć odpowiedzialność za siebie i zdobywanie z kompetencji i, i budowanie siebie i tworzenie. Całe szczęście, naprawdę całe szczęście, ty jesteś w grupie ludzi, którzy siebie tworzą, bo jesteś właśnie i słuchasz tą lekcję, bo jesteś w tym w ogóle mentoringu. Gratulacje, gratulacje. To już jest skuteczność. Jak umniejsz, umniejszasz siebie, no to ja chcę, żebyś teraz siebie zbudował czy też zbudowała. No, jesteś w mentoringu za kilka koła. Kupę materiału, robisz robotę. Plus do skuteczności, plus do tworzenia siebie. Więc dbaj o ten obraz siebie. Naprawdę dbaj. Jak widzisz rzeczy, które w życiu są łatwe i takie, które są trudne. To wybieraj te, które są trudne. Bo najczęściej te, które są łatwe, nie są warte Twojej uwagi. Jak coś jest łatwe, to jest podejrzane. Łatwe rzeczy, każdy może to zrobić. <laughs> jak każdy może to zrobić, to, to gdzie jest w tym wartość? Może właśnie coś trudnego wybrać, żeby odseparować się od reszty, żeby rzucić sobie wyzwanie. Takie rzeczy wybieraj, tego szukaj. Jak czujesz dyskomfort, jak jest trudno, to ja ci gratuluję. Robisz ważną robotę. Naprawdę, właśnie o to chodzi. Więc twórz siebie, naprawdę. Ja trzymam za ciebie kciuki. To jest, to jest piękna, piękna zabawa, fajna gra, super doświadczenie. Twórz siebie, bo możesz to zrobić. Więc dlaczego w świecie, w którym możesz być każdym, dlaczego by nie być sobą, w którym chcesz być? Trzymam za ciebie kciuki. Do zobaczenia w kolejnym materiale.